Hejcie, siemanko, z tej strony Pat HD, a ja was witam w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider. Jeżeli wam materiał się spodoba, to zostawcie suba, lajka, a ja nie przedłużając zapraszam was do obejrzenia następnego odcinka. Więc ostatnio skończyliśmy na upolowaniu jelonka, tak, i mamy iść do... No, gdzie? Do bazy. Boże, gdzie jest miejsce obozu? Tu. Dobra, idziemy. Też chciałbym wam podziękować jeszcze za w sumie wyświetlenia pod poprzednim odcinkiem z tej gry. Jest mi bardzo miło. Co my tu mamy? Tym PD zdobyte podczas gry możesz przeznaczyć na twoje umiejętności. Dobra, dalej. Weźmy to. Opanuj. Nie chcę mi się szukać jakichś skilli, bez sensu to będzie. O, to są jeszcze takie dobre. Mówi Konrad Roth, kapitan okrętu Endural. Ktoś się odezwał. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Roth? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Lalo? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Dobra, idziemy tam. Znajdźmy te wyjście z lasu. Ziop. Muzyka? Halo? Strzał. Halo? Jest tam ktoś? Chyba da się tędy przejść. Cholera. No to schodzimy w podziemie. Co to za symbole? Ta muzyka jest tak trochę przerażająca. Dobra, lecimy, nie boimy się. O, co ja wyprawiam? O Boże, przecież to szaleństwo. Gdzie my doszliśmy? Skrzyneczka sobie. Tradycyjna maska No przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Kurna. Jest ciekawa maska. Palić te relikty. To co mamy? Dobra, ja bez czekania widzę, że się nie podważyć. Gdzie ja mam pochodnie?
wodny. Trzeba podpalić. Dobra. Gdzie my teraz przejdziemy? O, to jest pytanie. O nie. Co tu się dzieje? Prowizoryczny check-in. To nieźle. W sumie wszystko prowizoryczne tutaj jest. Łuk, check-in. Co będzie jeszcze? Gdzie były te drzwi? Otwórzmy to. A, to trzeba klikać. O Boże. Lecimy dalej. Gdzie my doszliśmy? Sam? Jesteśmy na południowym zachodzie. Będą musieli iść ścieżką. Czekaj trochę wspinaczki. Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się. Sam, ale dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. A, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Matias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To... Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać tę historię. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, w mitach zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padł jego promień. Od gór aż po morze. Wow, co to? No, strzelaj! Co jest? Klikam i nie strzelę, halo. Thank you.
cholera. Jeszcze jeden? O Boże. Więcej tych wilków nie miała was matka. Walony wilki. Gdzie nas tam? Dobra. Udało się. Nie wiem czemu wtedy nie mogłem strzelić. Bez sensu to było. Tutaj! Reyes! Znalazłam lamę! Puszczaj! Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy Sam i tego Matiasa. A dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty zaczekaj tutaj, a ja sprawdzę drogę. Okej. Nie tak źle. Co my tu mamy? Strzały. Bieramy. Szmaks. Skrzynka. No halo, użyjcie kan. Dobra. Coś tu jeszcze ciekawego jest? No nie ma chyba. Dobra, lecimy dalej. Laro! Tutaj! Znalazłem coś! Gdzie ty jesteś? Już mi się to nie podoba. Idź pod górę! I wypatruj dużej bramy! Ej, halo. Nie no. Co za gówno. Unikaj wilków. Super, że mi tak na to mówi, jak na mnie wilk wyskakuje, nie? Aj, nie. Już mi się to nie podoba. Idź pod górę! I wypatruj dużej bramy! Gdzie jestem? Dobra, leży. Trzeba mi było powiedzieć o wilkach, doktorku. Oskurujmy je. Wszystko, Laro! Możesz chodzić! Co my tu mamy? Surowce jakieś. Ciekawe, do czego będą potrzebne. Pewnie zaraz tu wilk nam znowu wyskoczy. Chyba nie, dobra. Jezus, się przestraszyłem, Jelenia. Są fascynujące. Widziałam już coś takiego. A? Mają znaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidło wyspiarzy. Sądząc po wrakach statków, można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my. Niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. Nie ma uchwytu. Razem! Szlak. Zaraz się rozsypie.
Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. O, już wiem, po co te surowce. Słoneczna symbolika. Czyżby jakiś kult słońca? Od czego zacząć? Ok. Dobra. Trzeba pozbierać surowce. Amaterasu? Możliwe, możliwe. Zadziała. Potrzebuję tylko trochę więcej. Dawaj strzały. Sio! Dałoby się więcej. Skurujmy to. Gdzie to mogło być jeszcze surowce? Kolejna kapliczka. Komu oni oddają cześć? Da się wejść na tą kapliczkę? O to jest pytanie. Pewnie. Chociaż tu jest jakieś wejście. Zobaczmy, co tam mają. Że mają surowce. Whitman niesamowicie drama. Dobra, pomijmy tą notkę. Pochodni nie mamy, dobra. Lecimy dalej w poszukiwaniu surowców. Teraz mogę naprawić, czekam. Lecimy ulepszyć, czekam. Zmienię strzały, podniosę sobie razem. Ej, co się stało? No halo. Mogę. Dobra. Wiem, że nie mogę kupić już tego ulepszenia. Udało się, Laro? Spróbujemy? Sprawdzę, czy mogę otworzyć tą skrzynkę. Pokaż, czy możesz otworzyć. O, możesz otworzyć. No i basta. Co w skrzynce? 50 surowców. No i będzie do następnego ulepszenia. Jezus, nienawidzę klikać jednego przycisku. Postać na bramie. Biorąc pod uwagę wiek symboli, to może być słoneczna królowa. Chimiko? Czy nie nasłuchał się pan zbyt wielu opowieści sam? Cóż, nie ma wątpliwości, że Chimiko posiadała pewną moc. Niektórzy twierdzą, że wręcz szamańską. Moc żywiołów. Kiedy kobieta włada taką mocą, prędzej czy później ktoś nazwie ją czarownicą. Nie powinniśmy wykluczać żadnej możliwości, nawet z pozoru irracjonalnej. Wciąż mało wiemy o naszym świecie. Brzmi pan jak mój ojciec. To może być niesamowita historia, Laru. Nie, jeśli nikt jej nie opowie. Co
To ciekawe. To jest Himiko. Ale spójrz. Misa, świece. Dlaczego ktoś cały czas oddaje jej cześć? Ta wyspa musiała kiedyś należeć do Yamatai. Miałaś rację, Laro. Zaginione królestwo. To jak znaleźć Atlantydę. Tylko że realny, doktorze, to nie jest żadna mityczna kraina. Wiem. Stoimy na kopalni złota. Chodźcie, szybko. Wasi przyjaciele są ranni. Tak, pewnie z ich powodu. Cofnij się. Nie możemy im ufać. Ma pan pistolet. Nie chcę żadnych kłopotów. Pójdziemy. Nie. Ale nalegam, byście zabrali nas do swojego przywódcy. Co pan robi? Bądź cicho. Nie. Zajmę się tym. Nie. Nie, proszę, proszę. Nie. Zostaw. Nie walcz z nimi, Laro. Rób co każą. Daj mnie pistolet. Иди. Пошла. Кем вы jesteście? Чего вы хотите? Тихо! Лара, нужно слухать, мочи! Не рубьте им шипы, прошу! Я сказал, а ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Устаю! Устаю! Лара, утекай! Нет! Окружите! Окружите! Только попробуй рыбить. Чужбы то был россиянин? Ну давай. Поранили люди. Эй, припроводите его. Зроби се. Если эти не захотят сидеть тихо, вали все. Macie coś? Nie mogę ich znaleźć! Uciekło! Szukaj dalej! Tam! Górny ściok! Boże! Hej! Jeden złapał się w siła! Dobra! Mają sobie tu kawałek! Większość trzeba będzie zabić! Szkoda! Przydaliby się nowi rekruci! Hej! Dziewczyna zniknęła! Wypatrujcie jej! Dobra! Ciekawa tutaj się rzeczy dzieją. Coś? Nic. Co? Думаешь, прячешься, кукла? Udało się chyba. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. А jednak nie. Я всех предам. Она тоже была порадочной стервой. Co tu się dzieje? O kurde. Nie byłem przygotowany na to. Ej, ty! Wychodzi dawaj! Lepiej nie zli mnie. Kurde. Ja się o, no fuck! Palone, coś mi spadło za biurkiem. Musiałem to podnieść. Nie wierzę. Pewnie zawsze dawaj. Muszę coś powtarzać na odcinku 300 razy. Przepraszam was za to. Ona to, że była paradyczna ścieżka. Uff, udało się.
Biedna Lara. Przechodzi przez mordęgę. O Boże! Dobra, ja myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Ja was żegnam, trzymajcie się, peace, yo.